Dzień dobry, cześć. Kolejna aktualizacja mojego pamiętniczka, mojego naszego, bowiem dziewczynki też biorą w nim udział. My tutaj po kawce pozmywane, troszkę pracujemy, później uzupełnimy nasz zbiornik kuchenny, przelejemy gaz z tej oto butli. A chodźcie, pokażę wam, co się zmieniło za oknem, bowiem ustał wiatr. Szyby mamy co prawda brudne, ale wiaterek ustał, zrobiła się piękna pogoda. No i ogólnie pokażę wam, co się tam zmieniło. Główna zmiana to trochę popiołu po ognisku zostało, ale tak jak widzicie, stoi tam jeden autobus, a tu drugi. Dojechały w obrzeże tych piasków, to jedyna opcja, gdzie mogły zawrócić. Przywiozły pracowników tej fabryki pomidorków. Nie widać tego. Natomiast za tą wędą znajduje się... Nie, przepraszam, nie za tą. Za tamtą wędą znajduje się wielka fabryka. Tacy są całe mnóstwo, słuchajcie, wzdłuż tego wybrzeża. Jedna albo drugiej, myślę, że z 10 to spokojnie. Są też jakieś żwirownie, buduje się tam już droga, jest ogromny port, który właśnie łuna tutaj nad tym portem w nocy była ogromna. Niech sobie polatają, a ta zamiast latania. Zobaczcie, taką końcóweczką normalną, standardową podłączę się teraz do wlewu do zbiornika z gazem kuchennym. Zważymy butlę, zobaczymy, ile kilogramów uda nam się wbić. Jak widzicie, butla stoi około już godzinki, może godziny 50 na słoneczku i nagrzewa się, żeby wzrosło w niej ciśnienie. A tu macie parametry tej butli, czyli 12 kg waży, 26,5 litra i czysty butan w ilości 12 kg, czyli nieco większa butla niż nasza krajowa. Natomiast ocenie powiem wam później, gdyż ponieważ, że ową butlę dostałem od Krzysia i Dagmary, za co im bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, gdyż moja zielona była niewymienna, a miałem problem, tak jak wiecie, z zakupem całej kompletnej butli. Nie wiem, dlaczego nie chcieli mi jej sprzedać. Dziwny temat. Butla już podłączona. Ja się jeszcze martwiłem tylko, że ten gwint nie będzie pasował. Bo będzie inny system, inny dystrybutor, więc bałem się. Natomiast udało się. Ruszamy z tematem. Zaraz ją jeszcze odwrócę, bo tak powinno. Jeszcze sobie troszeczkę wyżej, żeby była ponad poziom naszego zbiornika, który mniej więcej jest gdzieś na tej płaszczyźnie, na tej wysokości. Wydaje mi się, że operacja zakończyła się klęską, ale sprawdźmy. Dokładnie tak, chyba zbiornik był zbyt pełen. Te 200 gramów pewnie co uciekło, to co przez brzeg było słychać, że po prostu zamknął. W butli się nie otworzył. No to stanie. Innym razem, na mieście. Bardzo niespiesznie, bo jedziemy pod wiatr, więc spadamy.
ustalanie mega wysokie. Żadnych fajnych widoków na horyzoncie. Klima się naprawiła, bo jakiś czas nie chodziła, a nawet było tak, że po zgaszeniu auta wentylator nadal pracował i jedynym sposobem rozłączenia tego, wyłączenia tego wentylatora, to było niestety, ale odpięcie akumulatora. Zazwyczaj Sawcia tutaj u mnie na kolanach, ale ona to raczej siedzi i obserwuje świat, a dziś dziwnie, nietypowo, niespotykanie leniuszek. Co prawda szyby brudne, pewnie za bardzo nie widać, ale znów jedziemy podpięci do butli z gazem. Dlatego też spalanie takie w miarę niskie. Zaraz Wam pokażę, co się stanie, jak wyłączę gaz. O, teraz. Bez dodawania gazu, naprawdę full economic. I tak to wygląda. Mniej więcej 4 litry. Oleju napędowego więcej pochłania nasze auto bez dotrysku gazu. Kurczę, to nawet 5 wychodzi na to. Zaraz jeszcze szybciutko włączę. Tylko, że teraz akurat zmienia nam się kierunek jazdy, więc pewnie i spalanie się, ale to zaraz wróci, dobra, bo zaraz znowu jest zakręt w prawo. Więc na spokojnie, dobra, odpalam gaz. Już jedziemy na gazie i jak widzicie, powoli chwilowe zużycie spada. Powinno gdzieś tam w okolicy 8 litrów wylądować. Wybaczcie, bo nie kontroluję prędkości, tak mniej więcej tylko. Co? Muszę obserwować drogę, nie mogę się patrzeć w kamerę, więc tylko tak kątem oka czasem zerkam, czy kadr trzymam na liczniki, czy nie. Tak po to, żeby Wam zobrazować, jak to spalanie tak naprawdę wygląda. Żeby nie było, że ściemniam, że oszukuję. Teraz mamy troszeczkę pod górkę, więc będzie rosło. Poza tym też troszeczkę zwolniłem i muszę przycisnąć tego gazu, w sensie pedału gazu. I tak to właśnie wygląda. Do Agadiru jeszcze pewnie troszkę ponad 1000. O, widzicie, jak jest pod górkę, to nawet to ciśnienie w zbiorniku jest w tej butli jest tak niskie, że właśnie wyłączyło nam gaz i jedziemy już na dieslu. Do stolicy Sahary Zachodniej mamy jakieś 375 km drogi. Ale chyba słabo widać. Dobra, nieważne. 375 do biwaku. Miejsca, gdzie mniej więcej będziemy szukali spanka 290, ale myślę, że to troszeczkę wcześniej, bo późno się robi. Miałem dziś nie pracować, natomiast troszkę tam się, że tak powiem, coś ruszyło w moim biznesie przed świętami, bo Wielkanoc mamy za pasem, więc trzeba było posiedzieć na internetach. Dobra, do później, muszę włączyć gaz. Trzymajcie się. Zerknijcie na te ceny. W 2016
2015 roku na tej stacji diesel kosztował, słuchajcie, 4,26 dirhama. Powaga. To były ceny. Wtedy to była tania Sahara w cudzysłowie. A to taka ciekawostka. Trzeci pas, lewy skrajny, chyba dla motocykli. Ewentualnie trójkołowców, bo no bus tu się nie zmieści na pewno. Może jakaś malutka osobóweczka.